Maj jest takim miesiącem, kiedy myślimy o wszystkich mamach ciepło. Także na początku naszego spotkania chciałabym panią wszystkim, mamom wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia, bo chyba nie ma piękniejszego słowa niż matka. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Śpiewał Wojciech Młynarski. I właśnie dla wszystkich mam z okazji ich święta Dom Kultury Bajka wraz z jednostką samorządu pomocniczego Nowe Winogrody Północ zorganizował niespodziankę. Myślę, że nie tylko matki nie mają wątpliwości, że jest to niezwykły dzień. Macierzyństwo chyba jest jednym z najpiękniejszych uczuć. Nic nie zastąpi miłości matki do dziecka. A więc warto o tym pamiętać. Mamy czekają na życzenia w tym szczególnym dniu, a dzieci okazują swoją wielką miłość. Myślę, że to jest niezwykle piękne. Ten symboliczny kwiatek, łza w oku, głos wzruszenia, to wszystko opowiada o całym naszym życiu, o trudach i jego radościach. Tobie mało, tak jak nam niż dzieci. Z okazji Dnia Matki przed publicznością zaprezentował się zespół śpiewaczy Biały Kwiat ze specjalnym repertuarem. Przygotowaliśmy dzisiaj 7 utworów i w tytule wszędzie jest matka. Wszędzie jest matka. Można by było nawet każdy tytuł rozwinąć jakoś, ale to jest chyba bez sensu, bo każdy tytuł jest matka. Sens tych piosenek, tych utworów jest wszystko o matce, o życiu, o rodzinie. Także te nasze piosenki będą przeplatane jeszcze wierszami. Tak blisko nas, że nie poświęcamy im zbyt wiele uwagi, aby pomyśleć o tym, co dla nas robią. Mama, matka, ukochana mamusia, w jakim miejsce? To jest miłe spotkanie z mieszkańcami, gdzie i można wspólnie pośpiewać, posłuchać śpiewu, przede wszystkim też porozmawiać i spotkać się w gronie sąsiadów, w gronie znajomych. A za co przede wszystkim powinniśmy podziękować swoim mamom? Za miłość, za czas poświęcony, za noce nieprzespane, co za co jeszcze. A dzieci potrafią się odwdzięczyć później w przyszłości? Bardzo. Ja nie wierzę w to, że są dzieci niedobre. To po prostu życie potem się tak układa, że się zmienia. Serdecznie należy podziękować, bo przecież ozdoba naszego życia, kwiat tej dzielnicy, tego miasta, tego kraju. Należy tylko serdecznie podziękować. Bez mamy też by nie było rodziny przecież. A no niestety, no tak. Czego pan się spodziewa po dzisiejszym tutaj koncercie, występach? Po tym koncercie, ja tu już przeważnie zawsze bywam, samych wspaniałości ze strony pań. Odwzajemniam się tym samym. Z wielkim szacunkiem, niech żyją, ukwiecają ten świat, to miasto, tą dzielnicę przede wszystkim. Trzyma wszystko w swoich rękach. Dzieci, męża, wnuków. Po to, żebyśmy mogli wiedzieć, co to są więzi rodzinne i żebyśmy mogli się cieszyć z tego, że jesteśmy razem. Byś nie nauczyła i dobra mi byłaś, nigdy nie zapomnę się. Za co przede wszystkim powinniśmy podziękować naszym mamom? No myślę, że przede wszystkim za trud, który na co dzień wkładają, a który nie da się ukryć, że bardzo często jest niezauważany. Czyli te proste czynności, śniadanie, pomoc w różnych obowiązkach domowych. Tego wieczoru mamy te starsze i młodsze mogły się rozerwać. Publiczność bowiem do łez rozbawił występ mini-teatrzyku, w którym wzięli udział m.in. osiedlowi radni. Scenariusz do przedstawienia przygotowała Irena Frąckowiak, która na co dzień występuje z zespołem Biały Kwiat. Przedstawienie będzie o rodzinie,
ponieważ matka, no Dzień Matki, ale sama matka nie może istnieć, bo samo słowo matka to świadczy, że to jest pół albo pełna rodzina. I będą dzisiaj przedstawione cała rodzina, czyli ojciec, matka, dziecko, dorosłe dzieci. Przeważnie to wszystko będzie się tak kręciło wokół całej rodziny. Tutaj mieszka pan Bartosz Werner? Tak, tak, proszę pana, mieszka. List do syna. Kochany synu, jeśli pewnego dnia zobaczysz, że jestem stara i się brudzę przy jedzeniu, że nie potrafię się ubrać, miej cierpliwość. 26 maja to dobra okazja, by złożyć życzenia wszystkim mamom. Zdrowia, pomyślności, spokoju, życzliwości ludzkiej. No, ponieważ ja oprócz tego, że jestem sama mamą, jestem również jeszcze dzieckiem, bo moja mamusia ukończyła w marcu 93 lata. I wszystkim mamom, rówieśnikom mojej mamy składam najlepsze życzenia. Dużo zdrowia, dużo radości i zadowolenia ze swoich pociech, żeby codziennie, tak jak tutaj już nam pięknie kwitnie wiosna i codziennie świeci słońce, żeby tego słońca i tej kwitnącej wiosny nigdy nie zabrakło. I my również przyłączamy się do tych życzeń. Wszystkim mamom życzymy zadowolenia z dzieci i więcej czasu dla siebie.